Za nami pierwsze uroczyste sesje nowo wybranych ostruckich władz gminy, miasta i powiatu. Jak nakazuje prawo, żeby rady mogły się ukonstytuować, pierwszą czynnością, jaką muszą wykonać radni, jest ślubowanie. I tak też oczywiście wszyscy zrobili. Po ślubowaniach przyszedł czas na rozdawanie stanowisk, czyli wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących rad. Z wyborem tych osób nie było większych problemów, a głosowania były zwykłą formalnością. Wcześniej bowiem zawiązały się koalicje i nazwiska kandydatów były wszystkim bardzo dobrze znane. Najciekawiej było na sesji Rady Powiatu, gdzie po ślubowaniu salę opuściło 6 radnych, którzy nie chcieli uczestniczyć w wyborze nowych władz. Nie przeszkodziło to jednak w kontynuowaniu obrad i podejmowaniu wiążących uchwał. Przewodniczącą Rady Powiatu została Beata Mazur, wiceprzewodniczącymi Ewa Szczurowska i Waldemar Gazda. Na stanowisko starosty ponownie wybrano Andrzeja Wiczkowskiego, którego zastępcą w tej kadencji będzie Jan Kacprzyk. W gminie Ostruda rządzić będzie ponownie Bogusław Fijas. Na przewodniczącego rady ponownie wybrano Janusza Sadowskiego. Wiceprzewodniczącymi zostały panie Barbara Stabińska i Anna Lewandowska. W mieście Ostruda przewodniczącym rady został Jacek Dudzin, który do pomocy w tej kadencji będzie miał Tadeusza Berę i Mieczysława Godlewskiego. Uroczyste ślubowanie na pierwszej uroczystej sesji miejskiej rady złożył również nowo wybrany burmistrz Ostrudy Zbigniew Michalak. Zdrowie pod kontrolą. Pod takim właśnie hasłem odbyła się prozdrowotna akcja w Galerii Warmińskiej. W minioną sobotę mieszkańcy regionu mogli tam bezpłatnie skorzystać z wielu badań, m.in. z pomiarów spirometrycznych. Często powinno się wykonywać badania spirometryczne, aby być spokojnym, że nic nam nie dolega. To zależy. Mogą być wykonywane i muszą być wykonywane regularnie u pacjentów już leczonych z powodu chorób układu oddechowego. Natomiast częściej też niż w przypadku osoby całkowicie zdrowej, częściej u osób palących papierosy, ale nie tylko czynnie palących, ale także biernie eksponowanych na wpływ dymu tytoniowego, albo też pracujących w ekspozycji na szkodliwe pyły i gazy, albo mieszkających w warunkach, gdzie taka ekspozycja istnieje. I takie badania zaleca się minimum raz na kilka miesięcy, i zawsze, kiedy pojawią się objawy, a więc kiedy pojawi się duszność, kaszel czy świsty w klatce piersiowej. A co z wynikiem? Czy pacjenci mogą później zgłosić się do szpitala pulmonologicznego? Oczywiście, szczególnie jeżeli wynik jest nieprawidłowy lub też jeżeli jest prawidłowy, ale występują niepokojące objawy ze strony układu oddechowego. Taki pacjent ma zalecenie od nas, aby zgłosić się do poradni pulmonologicznej lub też alergologicznej, w tym naszego szpitala pulmonologicznego, gdzie możemy zakres badań poszerzyć. Podczas tej akcji prozdrowotnej chętni mogli skorzystać również z innych badań, które zapewnił organizator. Badamy cukier i ciśnienie, czyli diagnostyka w kierunku cukrzycy oraz nadciśnienia, badanie wzroku dzięki uprzejmości firmy Paris Optyk oraz dla najmłodszych mamy szpital pluszowego Misia, czyli miejsce, gdzie dzieci mogą przełamać lęk przed białym fartuchem. Akcja jest zwieńczeniem wszystkich wydarzeń, jakie odbyły się w ramach Tygodnia Zdrowia, którego celem jest ułatwienie społeczności lokalnej dostępu do podstawowej diagnostyki medycznej i edukacji prozdrowotnej. Ideą dzisiejszej imprezy jest profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o tym, że te choroby czyhają na nich na każdym kroku i że właśnie regularne badania pozwalają wcześniej je wykryć, dzięki temu zacząć wcześniej je leczyć, przez co będą mniejsze powikłania tych chorób oraz edukujemy ludzi, jak mogą się przed nimi chronić, jak mogą się badać. Na przykład stanowisko samobadania piersi umożliwia wczesne wykrycie nowotworu piersi, dzięki czemu możemy zacząć działać wcześniej i nasze rokowania będą lepsze. Bezpłatne badania, jak zawsze, przyciągnęły tłumy zainteresowanych. Przed chwilą poziom cukru badałam pierwszy raz, szczerze mówiąc. Tak samo spirometrię robiłam, wiem, że mam dobrą. Jestem szczęśliwa, ponieważ w tym momencie okazuje się, że nic mi nie dolega. Dowiedziałam się o badaniu piersi. Bardzo fajne podejście pani, bardzo sympatyczna, bardzo miła, wszystko super wytłumaczyła. Fantomy bardzo przydatne, także na pewno będę korzystać. Jest to bardzo fajna metoda na to, żeby poznać jednak i się dowiedzieć wielu rzeczy, które mogą ratować nam życie. Czego pan się ciekawego tu dowiedział? Sprawdziłem sobie ciśnienie. Mam w domu również taką aparaturę i tam, ale to nie jest pewne, tutaj myślę, mają atestowaną. Bardzo fajna akcja, naprawdę. Na przykład żona
Na chwilę obecną zapisała się do DKMS. Ja już tam jestem od jakiegoś czasu, także no myślę, że to jest bardzo pozytywna rzecz. Tradycyjnie w czasie zdrowia pod kontrolą można było oddać krew oraz zarejestrować się w bazie dawców szpików DKMS. Przypomnijmy, że dzięki takim akcjom w Galerii Warmińskiej udało się znaleźć w poprzednich latach 4 dawców szpiku dla osób z regionu chorujących na białaczkę. Często chęć pomocy drugiemu człowiekowi kończy się na słowach, ale nie w przypadku Andrzeja Jacewicza, który przybył do Galerii Sztuki w Ostródzie opowiedzieć swoją historię. Była chęć pomocy ludziom najpierw finansowo i koleja mnie namówił na adopcję na odległość, czyli w Afryce. Powiedział, że te pieniądze, które gdzieś tu możesz pomóc, w Indiach, w Afryce ratują życie. Mówię, no to fajnie, przystałem na to. Ale po jakimś czasie stało się tak, że ten mój podopieczny już wyszedł ze szkoły, postanowiłem poszukać czegoś. I kolega zaproponował mi wyjazd do Indii, budowanie sierocińca. W lutym 2013 roku pojechał na wyprawę do Indii. Przez 5 tygodni pracował w dżungli przy budowie sierocińca, a w wolnych chwilach poznawał miejscowe obyczaje. Co zresztą praktykuje od kilku już lat. Stąd bagaż doświadczeń i wiedzy, którą teraz dzieli się z innymi. Jest jeszcze jeden sierociniec w Afryce, którzy budują moi znajomi, oni jednak poświęcili się tej Afryce. Może tam pojadę, jak nie, może Indie, nie wiem. Ale nie zrezygnuję z urlopów wolontaryjnych, bo no to trzeba spróbować tego życia tam. No zresztą po zdjęciach widać, że jest co innego do opowiedzenia niż wycieczki, a tu jest kościół, tu jest pomnik i tylko się zmienia. Niewiele można powiedzieć o świecie, w którym się nie żyło, a tak jest wiele rzeczy do powiedzenia. Życie w Indiach rządzi się swoimi prawami. Dużo dzieci trafia na ulicę. Sierocińce stanowią dla nich szansę na lepsze jutro. Uczą się zawodu, na przykład stolarza czy krawcowej, i mogą zdobyć legalną pracę. Tak, jest tak w Indiach, że pracuje się od najmłodszych lat, tylko to dla nas jest, że kończą dzieciństwo. Dla nich jest to normalny świat, chociaż my też generalnie pamiętam, chciałem dziadkowi pomagać, odpędzał jak mógł, udało mu się, odpędził. Tam nie odpędzają, dlatego że każde ręce są potrzebne do pracy. Tak jak mówiłem, 3-letnie dzieci są odpowiedzialne za to, żeby wybrać jajka, zamknąć kurnik, otworzyć kurnik. Starsze dziewczynki, starsze, czyli 8-letnie, już bawią, czy 5 nawet letnie, zajmują się młodszym rodzeństwem, potrafią wszystko zrobić z tym rodzeństwem. Dziewczynki 8-letnie to już kuchary takie, że dorównujące mamie. I nikt tego tam nie traktuje jako strata dzieciństwa. To jest coś, co ich otacza i oni tego tak na 100% nie postrzegają, wręcz się domagają. Tyle w pigułce. Andrzej Jacewicz jeszcze spotka się ze swoimi słuchaczami i opowie o życiu w Indiach. Cykl spotkań Podróże bez granic to tego zapowiedź. Kolejna relacja z wyjazdu nastąpi w lutym. Dwie i pół tony. Tyle karmy tylko w ciągu ostatniego miesiąca trafiło do misek podopiecznych olsztyńskiego schroniska dla zwierząt. W okresie jesienno-zimowym można spodziewać się jeszcze większych ilości z racji dużego zapotrzebowania energetycznego u czworonogów. Pomoc w postaci zbiórek karmy jest niezwykle ważna, jednak o tej porze roku warto zwrócić szczególną uwagę na jej jakość. Potrzebujemy więcej karmy, szczególnie tej takiej lepszej, puszek albo karmy, która ma dużą zawartość mięsa. Zbliżająca się zima to dla schronisk najtrudniejszy czas w roku, co sprawia, że lista potrzeb jest znacznie dłuższa niż w porze wiosennej i letniej. Oprócz karmy do schroniska można przynosić koce, kołderki oraz poduszki bez piór. Najważniejszą formą pomocy jest oczywiście adopcja lub też tworzenie tzw. domów tymczasowych. To nie jest pełna adopcja, to jest taki proces, w którym zwierzę nie mieszka w schronisku. My pomagamy osobie karmą, pomagamy lekami, pomagamy również w opiece jakiejś takiej podstawowej. Zwierzę nie mieszka w schronisku, ale nie jest na 100% umowie adopcyjnej, tylko na takim tymczasie. To jest niezmiernie istotne zimą. Nie tylko schronisko dba o olsztyńskie zwierzęta. Szczególną opieką otacza je również zwierzyniec Świętego Franciszka. Organizacja funkcjonuje na zasadach stowarzyszenia non-profit, opierając swoje działania na darowiznach. Jedną z akcji, które inicjuje zwierzyniec zimą, jest budowa specjalnych budek dla kotów. Są ocieplane stelopianem. Koty czują się tam bezpiecznie i bardzo te budki lubią, a zwierzyniec daje je za darmo. Inicjatywy zwierzyńca skierowane są ku podopiecznym olsztyńskiego schroniska oraz bezdomnym zwierzętom z naszych podwórek. Do stowarzyszenia może zgłosić się każdy, kto chciałby w jakiś sposób pomóc potrzebującym zwierzętom.
takie akcje są organizowane regularnie. Zwierzyniec także pomaga w leczeniu zwierzaków. Zawsze w każdej chwili mogę liczyć na to, że zawiozę chore zwierzę do schroniska i po prostu oni pomagają. Schronisko oraz zwierzyniec Świętego Franciszka gorąco zachęcają do organizowania zbiórek karmy oraz rzeczy zapewniających zwierzętom ciepło. Instytucje można wspierać również dzięki wpłacaniu dowolnej kwoty na rzecz bezdomnych czworonogów. Każda forma pomocy w czasie zimy jest niezwykle ważna. Takie występy są mile widziane przez ostrucką publiczność, ale z pewnością nie tylko. Tym razem skonfrontowano dwa zespoły. Perła z Niemęczyny oraz Perła Warmii z Lidzbarka Warmińskiego nieprzypadkowo spotkały się na scenie. Do spotkania doszło bardzo w prosty sposób, gdyż Stowarzyszenie Wspólnota Polska napisało projekt, w którym zapragnęli, żeby spotkały się dwa zespoły, zespół polski i zespół nie polonijny, ale też zespół polski, tylko z Litwy. Napisali taki projekt, otrzymali dofinansowanie i zaprosili dwie perły, bo im jakoś tak ten pomysł się spodobał, że jest taka perła w Lidzbarku Warmińskim, która powstała w sumie z inspiracji kaziukowych, czyli tych spotkań zespołów z Wileńszczyzny na ziemi tutaj warmińsko-mazurskiej i dlatego Perła z Lidzbarka, Perła z Niemęczyna, która jest zespołem niesamowitym i zdobyła już wielką rangę na całej Litwie dzięki wystąpieniu w programie telewizyjnym Kadygas, gdzie oni wygrali ten program. Grupa tańca ludowego pochodząca z Litwy rzeczywiście ma się czym pochwalić, ale skromnie wypunktowuje, w czym tkwi sukces. Polska miejscowość Niemęczyn, to w rejonie wileńskim, jest 14-15 km od Wilna. I znaczy w większości zamieszkują tam Polacy. No i stąd zespół istnieje, polski zespół w Niemęczynie i zresztą nie jeden zespół w Niemęczynie. Miasteczko jest nieduże, 6 tysięcy mieszkańców liczy, natomiast ma cztery takie niemałe zespoły, czyli dosyć roztańczone polskie miasteczko na Wileńszczyźnie. Zostańmy przy zespole pod kierunkiem Germana Komarowskiego. Tancerze są otwarci na ludowość z różnych regionów, nawet tych bardzo odległych. Tak rozwijają swoje poszczególne kroki taneczne i tym samym zyskują na popularności. Tańczymy tańce polskie, wiadomo, tańce wileńskie, tańce litewskie, no bo zamieszkujemy ten teren, tak? Natomiast naszą specyfiką to, że tańczymy tańce różnych narodów świata. Czyli bardziej specjalizujemy się na tych tańcach. No i dziś też zaprezentowaliśmy tańce rosyjskie, a w naszym repertuarze są tańce też i gruzińskie, litewskie tańce, mołdawskie tańce, ukraińskie, białoruskie, czyli różnych narodów świata. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu miłości do ojczyzny, ukazywanie piękna języka polskiego, literatury, sztuki, muzyki i kultury – to właśnie jest patriotyzm. I kiedy występy tego typu gromadzą liczną publikę, można mieć pewność, że dbałość o polskość nie jest obecnie żyjącym obojętna. Tak właśnie wyglądały drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej kobiet. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w miniony weekend w zespole szkół ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego imienia Mariana Bublewicza w Olsztynie. Jest tradycją naszą rokrocznie organizacja drużynowych Mistrzostw Polski w gimnastyce sportowej kobiet, natomiast wyjątkowe jest to, że rozgrywamy w tym roku w czterech kategoriach sportowych, w klasie drugiej, trzeciej, pierwszej sportowej i w klasie mistrzowskiej. Przez dwa dni szkoła gościła 115 zawodniczek z 10 klubów z całej Polski. Gimnastyka jest sportem indywidualnym, natomiast dzisiaj odbywają się zawody drużynowe, gdzie no każdy wynik jest ważny. Jeśli na przykład drużyna liczy 5 zawodniczek, pod uwagę jest branych 3 lub 4 najwyższe wyniki. Więc jakby no tutaj zasady fair play, współzawodnictwa i kibicowania sobie nawzajem jest bardzo istotne.
Jak długo trzeba przygotowywać gimnastyczki do takich zawodów? Wszystko zależy od tego, w jakiej klasie sportowej startują. Tak? Tu mamy, dzisiaj startowały dziewczynki w klasie drugiej, które trenują około 5, już 6 lat. Natomiast w tej chwili startują zawodniczki klasy trzeciej, które są w klasie czwartej, piątej szkoły podstawowej. Tak? Treningi trwają codziennie, po 4 godziny, łącznie z sobotą, czyli 6 dni w tygodniu, po 4 godziny. Jest to trening może długi, ale niekoniecznie strasznie ciężki, tak? Dlatego że jest to sport indywidualny, więc wchodzą na przyrządy pojedynczo i zanim dojdą do swojej kolejki, to wiadomo, trzeba troszeczkę swoje odczekać. Dyscyplina w ogóle nasza wymaga od dzieci wszechstronnej sprawności fizycznej. Muszą być szybkie, gibkie, wytrzymałe i przede wszystkim odważne. A ile trener musi włożyć wysiłku, aby wyszkolić zawodnika, który w przyszłości wystartuje na olimpiadzie? My, trenerzy gimnastyki, nie stoimy z gwizdkiem, tak? Często używamy swojej siły fizycznej, żeby nauczyć zawodniczkę poszczególnych elementów. Trzeba ją, mówiąc kolokwialnie, wydźwigać, tak? I no, wymaga to od nas na pewno dużo pracy. Jesteśmy bardzo zaangażowani. Większość z nas trenowała gimnastykę sportową, została w tej chwili szkoleniowcami i kochamy to, co robimy. Gimnastyczki podczas Mistrzostw Polski w Olsztynie zaprezentowały zarówno swój talent, jak i fantastyczne umiejętności. Jak długo się przygotowywałaś do tych zawodów? Miesiąc. Jak wyglądały te przygotowania? Co robiłaś? Robiłam układy na poszczególnych przyrządach. Było ciężko trochę, wiadomo, ale się nauczyłyśmy trochę nowych elementów i chcemy teraz je tu pokazać i wszystko dobrze zrobić. Jakie to są elementy? Dużo było elementów nowych, na przykład śruba na ćwiczeniach wolnych oraz zeskok z flik, zeskok, salto kulony na równoważni. Na poręczach też zeskok saltem prostym i olbrzymy. Ciężko trenowałam, ponieważ ważne jest dla mnie, aby moja drużyna za jak największy sukces osiągnęła, no i żebyśmy dobrze wypadły. Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej kobiet zostały dofinansowane przez Urząd Miasta w ramach zadania Organizacja Imprez Sportowych i Sportowo-Rekreacyjnych.